Dzisiaj chciałem pokazać Wam dwie figurki. Są to figurki zwane Obliberators. I będę powoli wracał do serii takich ciekawostek. Głównie dlatego, ponieważ udało mi się ostatnio zdobyć figurki, których mi brakowało, żeby pokazać cały zestaw i te figurki razem. Także to są Obliberators. I figurki te należały do samego końca generacji pierwszej i były także dostępne w generacji drugiej. Także były wydane w Europie i w tym w Polsce. Posiadały dwa imiona, w zależności od kraju. Ten nazywał się Pyro albo Spark, a ten Clench albo Colossus. Niektórzy ludzie uważają te figurki za generację drugą, a dzieje się tak dlatego, ponieważ na samym początku były wydawane w pudełkach nawiązujących do generacji pierwszej, ale rok później były wydawane dokładnie te same figurki w innym pudełku, który miał logo generacji drugiej. Dlatego jest taka debata, ale jako że były wydane w czasie generacji pierwszej i na początku były jeszcze w tych pudełkach z generacji pierwszej, dlatego ja uznaję, że są to po prostu europejskie G1, tak jak ludzie o tym mówią. Figurki są bardzo fajne i bardzo duże. Nie posiadam niestety wszystkich akcesorii od nich. Tutaj brakuje mi jednego działka i rakiet, których teraz nie zobaczycie, a w tej figurce w klęczu brakuje mi rakiet. Także niestety nie będę mógł Wam pokazać wszystkich mechanizmów, ale postaram się jak najlepiej to zrobić. Ta figurka jest figurką bardzo rzadką i bardzo trudno dostępną, a głównie dlatego, ponieważ plastik w niej użyty w generacji pierwszej, na końcu europejskich, został zastosowany różne takie eksperymenty robione plastikowe i ten plastik jest strasznie kruchy, praktycznie jak szkło czy glina. Także ta figurka jest pęknięta, ale została przeze mnie naprawiona dzięki drukowanym częściom, co musicie mieć na uwadze. Jeżeli chodzi o skalę, tak prezentują się z figurkami, innymi figurkami z tej serii, to jest Scourge, który jest rozmiarem między innymi Autobotu samochodu z pierwszego sezonu. Także wszystkie te figurki w wydaniu europejskim miały różowe szyby. Także mają taki styl, były także podobne kolorystycznie, chociaż w tym przypadku akurat dosyć bardzo są podobne, bo on jest żółty. A w Decepticonach dominowały właśnie zielone szybki. Nie wiem, czy jest to oficjalne pokazane na pudełku, ale w przypadku Pyro można wyciągnąć jego broń w tym trybie. Także po wysunięciu tego możemy przesunąć to działko tu, po czym reszta się domyka. I mamy taką wyrzutnię rakiet. Możemy zostawić jakoś tak. Nie jest to oficjalny tryb, ale wygląda dosyć fajnie. Schowam na razie to do środka. I sam widziałem te figurki w sklepie, kiedy były dostępne w 92 bodajże, albo w 3 roku. I szczerze mówiąc, jedna rzecz mnie od nich odrzuciła i nie miałem ich jako dziecko, a wiąże się to z ich nazwą. Nazywają się Obliberators. A może zanim przejdę, to jeszcze pokażę Wam bliska klęcza, ponieważ posiada bardzo fajny plastik z zatopionymi takimi flejkami, małymi kawałkami. Wygląda troszeczkę jak niebo w nocy, także w zależności od różnego kąta pojawiają się różne takie świecące części. Bardzo fajnie to wygląda. I to mnie między innymi skłoniło do kupienia tej figurki, ponieważ w tym trybie wygląda naprawdę dobrze. Możemy wysunąć tu hak i może on ciągnąć coś z tyłu, jakąś inną figurkę. I mamy tu element, który jest głównie używany w innym trybie, ale pokażę Wam, to po prostu pojawia się u góry, ale w tym wypadku nie mamy z tego dużego pożytku. Także charakterystyczną częścią tych figurek jest to, że dzieliły się one na pół i część figurki była stacją bojową, a część była rzeczywistym robotem. I jak mówiłem, bardzo nie lubię, kiedy akcesoria figurki są tak zrobione, że bez nich figurka nie może funkcjonować. Czyli w przypadku klęcza na przykład, który rozdziela się w ten sposób. Jak widzicie, tutaj mamy tą stację bojową, a to zamienia się w figurkę. To gdy po prostu po transformacji odejdzie parę kroków od tej stacji,
to traci całą swoją funkcjonalność, bo gdyby to były jakieś takie kółka awaryjne, no to rozumiem, jeszcze jakoś mogłoby to funkcjonować, ale bez tego, no, traci to funkcjonalność, jak ktoś, kto po prostu nie może biegać bez roweru, także jak odejdzie na chwilę od roweru, to może tylko bardzo wolno iść, czy coś w tym stylu, także no, bardzo nie lubię czegoś takiego, ale nie wiem, może to jest w pewnym sensie robocia niepełnosprawność. Ciekawe, no można się nad tym zastanowić dalej, więc w przypadku klęcza, no niestety nie działa to w ten sposób, a w przypadku pyro także jest to ograniczone, jednak posiada tutaj dwa kółka z przodu, w sumie cztery, i więc może funkcjonować jakoś jako ten moduł, mimo że bardzo łatwo może się przechylać, no ale mimo wszystko jakoś to działa. Ten pojazd, jak czytałem z opisu, jest pojazdem, którego używają na lotniskach w razie kraksy, także jest to pojazd gaśniczy, ratowniczy i tutaj montuje się działko, które wygląda troszeczkę jak gaśnica. Przejdźmy może do trybu robotów. Zacznę od klęcza, ponieważ no, jest bardziej stabilny, nie został naprawiany. Także tą część odłączamy. Odłożę na razie tą stację bojową na bok. Transformacja jest bardzo fajna, także to też mnie zawsze ciekawiło, jak to dokładnie przebiega. Jest chyba bardzo nietypowa ogólnie dla transformera, także nie widziałem jej nigdzie indziej. Tutaj przesuwamy to w tą stronę. Następnie te części, które są dosyć sztywne, przesuwają się tu. Nogi przesuwamy w ten sposób. Upewniamy się, że są w dobrym ustawieniu. Bardzo fajną rzeczą jest pięta, którą tu zastosowali, która pomaga stabilizować figurkę. Bardzo duży plus. Nawet teraz czasem o tym zapominają. I tutaj mamy głowę. I tak wygląda klęcz. Cofnę troszeczkę kamerę. Jest dosyć duży, także ciężko mi go ująć całego w kadrze. No, wygląd robota w jego przypadku, szczerze mówiąc, nie bardzo mi się podoba. Jego głowa, nie wiem czemu, kojarzy mi się z kaczorem. I wszystkie te sekcje, no, nie są typowym tym, czego możemy się spodziewać po Transformerach. Troszeczkę mi się może kojarzy z tymi filmami Baya. No jednak posiada bardzo ładny tryb alternatywny. I no, zawsze jest jakimś takim, powiedzmy, dziwakiem w tym całym uniwersum. I kolorystycznie pasuje też do reszty oraz ten plastik, który jest rewelacyjny. Posiada bardzo ładny light piping. W tej serii właśnie ten light piping zaczął się pojawiać, być popularnym. Działa on bardzo dobrze. Te oczy naprawdę, mam wrażenie, że się świecą. To całe wydaje mi się metalowe. I posiada bardzo dobrą artykulację, także może naprawdę uzyskać bardzo ciekawe pozy. Nawet taką pozę biegnącą, co dla generacji pierwszej jest naprawdę sporym osiągnięciem, chociaż upozowanie tego jest dosyć trudne, ale ta pięta bardzo nam pomaga w tym. I teraz zanim zrobię jego stację bojową, to może zajmę się pyro. Także jego zostawimy tu na bok. A sam pyro odłącza się w ten sposób. Tutaj tą część otwieramy. I jak widzicie, tu mamy takie białe części, troszeczkę taśmy, i to jest ten element, który naprawiłem. Tutaj, jak widzicie, wszystko jest popękane. Więc no niestety, no bardzo ten plastik jest delikatny, także posiadam wielkie szczęście, że nawet te części nie popękały, dlatego muszę bardzo uważać z tym. Także to trzyma się na takim wydrukowanym przeze mnie kawałku. I po ustawieniu tego muszę to jeszcze zablokować tą częścią, także no na półce wygląda to dobrze, jeżeli go nie ruszamy, no ale niestety zawsze będzie już delikatną figurką, która może się łatwo przewrócić. Następnie tu przesuwamy te części tu. Dłonie
ręce, na której muszę bardzo uważać. Nie wypadł mi mój kawałek plastiku, przez co figurka bardzo łatwo pochyla się do tyłu, ale po zakończeniu transformacji i włożeniu go właściwie, no, może się prezentować na półce w dobry sposób. Tą taśmę także muszę wymienić, ponieważ już jest troszeczkę stara i sucha. I głowa jest tu, w tym miejscu. Przesuwamy to w ten sposób. Tu zamykamy. Już ją wyjmuję troszeczkę. Jak mówiłem, z tego kąta jest to trudne. Ok. Blokujemy. I jeszcze raz poza kamerą zablokuję ten mechanizm. Po zablokowaniu tego wszystkiego tak prezentuje się figurka. No już trzyma się, chociaż myślę, że jakbym bardziej ją trząsł, to z powrotem zaczęłaby się rozpadać. No, oryginalna wersja niezniszczona jest strasznie trudno dostępna i bardzo dużo kosztuje, dlatego no, nie będę jej poszukiwał. Być może jak znajdę jakąś wielką okazję. No też każda transformacja tej starej wersji jest zawsze ryzyko, że coś pęknie po raz kolejny, więc trzeba bardzo uważać. Tutaj jeszcze nie wkręciłem śrubek, także będę musiał to zrobić. Tak prezentuje się Pyro. Posiada bardzo fajną głowę, przypominającą trochę Optimusa Prime'a. Nawet nawiązałem do tego w komiksie IDW Last Stand of the Wreckers, gdzie te postacie z Europy zostały jakby odświeżone, od nowa wprowadzone do serii. Jest powiedziane, że posiada on schorzenie psychiczne, które polega na tym, że chciałby być Optimusem Prime'em, także upodabnia się do niego i chce być honorowy i robić wielkie czyny, coś w tym stylu. Pokażę go wam może obok Clench'a. Tak wyglądają obok siebie, także posiadają bardzo wyrównaną skalę. No, są jakby przeciwnikami, także no, myślę, że jest to bardzo fajne zagranie, że trzymają to. Obecnie teraz jest duży problem ze skalą, z różnymi figurkami, że są delikatnie trochę mniejsze, większe, a tutaj udało im się to ładnie zachować. Także stanowią bardzo fajny duel. Pokażę wam je może z troszeczkę mniejszą figurką z tej serii. Tak prezentują się z Turbo Masterem Scorchem, także jak widzicie, no, inne figurki, Autoboty normalne są mniej więcej takiego rozmiaru, czyli są to większe postacie. Przejdźmy może do tych baz bojowych. Pokażę je wam osobno, ponieważ no, zajmują trochę miejsca te bazy, a potem spróbuję je wszystkie włożyć w jeden kadr. Także na razie może odłożę Pyro na bok i zajmę się tą bazą. Tu jeszcze mamy rejestrację z Teksasu. Transformacja jest dosyć fajna, także nie jest to jakaś prosta sprawa. Nigdy nie pamiętam dokładnie, w jaki sposób powinienem ustawić to ramię. Mogę się troszeczkę mylić, ale załóżmy, że jest to tak. Trochę nie widzicie, także tutaj przesuwamy trzonki. I za pomocą tego przycisku możemy wysunąć wizjer, który jest bardzo fajny, zrobiony z takiego plastiku. I tak wygląda ta baza bojowa. Posiada wiele, 6, chyba 8 rakiet, które są ładowane za pomocą ładowarki grawitacyjnej, jak to jest powiedziane. A działa to tak, że tutaj wsadzamy rakiety jedną po drugim i tu mamy mechanizm strzelający i po każdym strzale, jak widzicie, rakiety spadają w dół, także można po kolei puścić taką serię podwójnych wystrzałów, co jest bardzo fajną opcją. I teraz Clench może oczywiście trzymać swoją bazę. Tutaj. Najlepszym ustawieniem jest takie, gdzie jest po prostu, stoi na wprost z rękami na bok. O, i tak wygląda ze swoim stanowiskiem bojowym. Bardzo fajnie to wygląda kolorystycznie. Także odsuńmy go na bok i zajmijmy się Pyro, który jego baza jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Także mam nadzieję, że się nie będę zbyt mylił. Także tak jak wtedy. Wysuwamy to wszystko. Otwieramy tył.
wszelkie te kliki są dla mnie bardzo denerwujące, ponieważ boję się, że coś pęknie, ponieważ tu także jest ten złoty plastik. Także będę bardzo uważał. Także to mamy tu, jeśli się nie mylę, w ten sposób. No, że nie widzicie dokładnie, co się dzieje. To przesuwamy tu. Pojawia nam się bardzo podobny wizjer, tym razem fioletowy. Co tu mamy dalej? To przesuwamy w ten sposób. I wydaje mi się, że dokładnie tak to ma wyglądać. Jeśli się pomyliłem, to przepraszam, więc ustawię teraz może klęcza, tak żeby mógł trzymać tą bazę. Zanim to jednak zrobię, tutaj mamy rakiet, ile tu jest? Raz, dwa, sześć rakiet. I po przekręcaniu tego po kolei też boję się, że coś pęknie. Ach, dobra, już więcej tego nie będę robił. Seryjnie wystrzeliwują. Tutaj widzicie, mam odłamany kawałek, a tutaj był taki malutki wizjerek także. Także jeszcze raz. Wydaje mi się, że coś przeoczyłem. Jakiś element, który pozwoliłby ustawić to bardziej stabilnie. Obecnie niestety nie pamiętam, co by to mogło być. Być może, że jest to po prostu kwestia tego, że to już swoje lata ma. Być może tak to jest ułożone. Zaraz się z tym przekonamy. Stawię jego pięści. Ponownie muszę zablokować ten jego pas, żeby się nie przechylał. Umieść jeszcze je tu. I tak prezentuje się klęcz. Przepraszam, tak prezentuje się Pyro ze swoją wyrzutnią. Także jak widać, jest to troszeczkę. Niestety będziecie musieli mi wybaczyć i będzie to tak troszeczkę nierówno ustawione. Także jest, ta stacja bojowa jest troszeczkę bardziej opancerzona i też krótsza. Ta część mi wypadła, ale no jako, że teraz podtrzymuje go stacja, także nie jest ona konieczna. Także tak prezentują się Obliperators z końca generacji pierwszej. Seria ekskluzywna dla Europy. Bardzo fajnie technicznie zrobione figurki. Może nie wszystkie wybory artystyczne mi odpowiadają, ale jeżeli chodzi o wykonanie i wizualnie, ta kolorystyka jest bardzo przyjemna dla oka. Pamiętam, że jak widziałem je w sklepie, to te różowe szyby nie podobały mi się zbytnio. Dziwiłem się, dlaczego tak jest, ale teraz są jakby taką miłą odmianą i naprawdę przyjemnie się na nie patrzy. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu. Posiadam jeszcze parę figurek, parę grup figurek z tego okresu, czyli z końca generacji pierwszej, które są ekskluzywne dla Europy i będę je pokazywał je w następnych dniach. Także dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następny.